Dzień dobry widzowie, Maciek z tej strony z firmy Mavkar, a dzisiaj mam dla Was samochód, jeden z bardziej ulubionych przez panie kolorów, czyli kolor biały, samochód japoński, SUV, czyli też popularny segment i rama sprzedaży, bo ludzie lubią japońskie samochody i SUViki to już od paru lat są hitem. No i jeszcze tej jednej z lepszych marek, ja bynajmniej lubię Mitsubishi, bo jest to marka, która zastosowała jeszcze długo stare rozwiązania, a stare rozwiązania, jak wiecie, przynajmniej częściej są lepsze i pewniejsze od tych nowych. Ale zacznijmy sobie po kolei. Jest to Mitsubishi ASX z 2014 roku z silnikiem 1.6. 100, nie pamiętam, albo ma 16 koni, albo 14, różnie. Silnik dobry, bezproblemowo znosi gaz, bardzo dużo też samochodów, bynajmniej z polskiego rynku, miało instalację fabryczną, więc to nie jest żaden problem przy tym samochodzie. Mnóstwo miejsca pod maską, więc wszystko da się łatwo wymienić i nie ma z tym żadnych problemów. Żaden mechanik Wam nie będzie narzekał albo liczył potrójnie za jakąś zmianę, bo trzeba było pół silnika demontować, żeby dostać się do jakiejś drobnostki. Co jeszcze warto o technice powiedzieć? Prosta skrzynia biegów, proste zawieszenie. Tutaj mamy również przedni napęd, więc bez dodatkowych kosztów liczonych za spalanie, i mamy również skrzynię manualną, co większość klientów przy takich samochodach jak ten, bo to jest samochód 10-letni, 14 roku, woli bardziej. Raczej samochody takie w górę lub samochody premium sprzedają się lepiej z automatem. Tutaj tak, automat do tego 1.6 nie byłby jakiś wielce bardzo proponowany, bo mógłby ten samochód się męczyć. Przebieg jest dość niewielki, według mnie mały, bo jednak te SUViki to są samochody takiej klasy średniej, spokojnie robią, mogą robić po 20 rocznie. Ten ma 158, czyli 15 tysięcy rocznie około robił. Co do wizualiów, kolor już Wam wspominałem, naprawdę ładnie się prezentuje, nie jest przede wszystkim zgnity, bo często te skisy są zgnite. Ten jest ładny, cały, fajne, dynamiczne kształty. Myślę, że podobają się, mogą podobać facetowi, jak i kobiecie. Coś jeszcze o wizualiach Wam powiedzieć. A, no na pewno bardzo fajnie wyglądają te przyciemnione fabrycznie szyby. Ładnie komponują się z białym lakierem. No i oczywiście te srebrne listewki nad nimi też dodają mu uroku. 17-calowe felgi oryginał też pasuje do tego wozu. I czy coś jeszcze? Tak, z przodu jeszcze bym chciał powiedzieć, że ten przód też jest taki zawadiacki. Wtedy to Mitsubishi miało te swoje flancerze, używało tego takiego ostrego grilla w lancerze tym ostatnim, który wychodził, bardzo mi się to podobało, bynajmniej wychodził na Europę, nie wiem czy na USA. I ASX też wygląda naprawdę nieźle, to się powoli do niego szybko zbliżam. Widzicie też chromy wokół przeciwdzielnych, no i dochodzimy do grilla, wielki, duży, dynamiczny, fajnie też takie ostre lampy. Naprawdę wóz według mnie stylistycznie za dużo się nie zestarzał. Starczy by dodać mu jakieś paski LED i będzie wyglądał dalej świetnie. Co z wyposażenia mam ciekawego? O szybach Wam i takich wizualniach powiedziałem. Jeszcze z takich zewnętrznych też na pewno jest czujnik deszczu. Czujnik deszczu, czujnik zmierzchu. Z tyłu macie kamerę parkowania. No i dodam jeszcze, że wóz jest bezwypadkowy i nieskorodowany. To też mi się wydaje duży plus. Przednie butniki macie z plastiku, to na pewno Wam nie zgniją. I cóż więcej, technicznie bez zarzutu, jakieś tam serwisy, ale to oczywiście opowiemy zaraz we wnętrzu, bo myślę, że mniej więcej nakreśliłem co i jak z tym autem. Jeszcze można powiedzieć o wielkości, jest to jednak z tych mniejszych SUV-ów, na pewno jest w tej przedziale, już nie mówię o crossoverów, ale taki raczej mały SUV, na pewno mniejszy od X35, Q5 i tych takich zwanych średniaków. Jeszcze na szybko mam nagram pod maską, bo często klienci pytają, niech Pan nagra pod maską, chociaż pod maską samochód jest prawie każdy taki sam, jak i w bagażniku, ale spójrzcie, tu jest duży plusik, przeważnie to ASX-y, te wszystkie, niektóre, no nie wszystkie, większość tych śrub takich niecynkowanych jest zardzewniała, tutaj taka, ta śruby, te i dookoła, widzicie, wokół amortyzatorów jest wszystko jak najbardziej ok, więc tutaj duży plusik, że albo ktoś to po prostu powymieniał, albo było to dbane, bo one po prostu korodują same z siebie, bo to zwykła blacha. A tak jak mówiłem, spójrzcie, ile tu jest miejsca jeszcze. Możecie spokojnie do tyłu silnika, do przodu, do maglownicy, do czego chcecie, do pompy ABS-u się dodać, dostać. Jeszcze Wam pokażę, bagażnik jest ładny, bardzo czysty, widać, że nikt raczej tutaj niczego nie woził. Spójrzcie, tak się prezentuje, nic nie pouplamiane. Tu dwa małe schowki po bokach, dwupoziomowe. Jeszcze macie taki wielki schowek
zestaw naprawczy standardowy, fabryczny, klucz, apteczka, takie standardy. No i to chyba tyle. Jeszcze mogę Wam pokazać kamerkę. Proszę, tak się prezentuje. Dobra, zróbmy pomiar lakieru. No oczywiście botników przednich Wam nie zmierzę, bo są z plastiku. Jakieś taka ciekawostka, jeden gość przyszedł do mnie oglądać samochód i mówił, że to jest tyle kitu, że nie chce się miernik włączyć, dopóki nie zobaczył tego, że jest to plasticzek. Ale no niektórzy są zawsze mądrzejsi, wiecie, od wszystkich, dopóki im się tego nie udowodni. Proszę, bardzo niskie wartości, jak na autach japońskich, trzeba się z tym pogodzić, że oni raczej nie zadłużają za dużo lakieru. Oszczędzają jak tylko mogą, wiadomo, dlatego też te samochody są ciut tańsze od konkurencji niemieckiej, ale za to są dobrze wytrzymałe. Dobrze, nagram teraz Wam książkę serwisową. Fajnie w Mitsubishi, że robią stempelki obok siebie i nie musi 15 kartek przewijać. Jak widać, w Mitsubishi był serwisowany dość długo, bo przez 6 lat do 116 tysięcy. Potem już dalej serwis niezależny. No i fajna też wymiana, mniej więcej około 20 tysięcy to olej, nie jest to 30, też nie jest to 10 standardowo. Pewnie raz w roku. Tutaj macie 130, 142 i ostatni bardzo niedaleko 156. Tutaj z tego KFZ-u i tu macie też od niego te faktury potwierdzające, na przykład ta na 142 88, pokazane co było zrobione i jeszcze jakieś przeglądy dekrativ, standardy, nic nadzwyczajnego. No i teraz pokażę Wam przebieg 158, więc z ostatniej wymiany oleju nie przejechano dużo. Robię pauzę i nagrywamy wnętrze, bo jest naprawdę ładnie utrzymane. No to nagrajmy sobie wnętrze. Jak się nie mylę, nie wiem, nie powiedziałem Wam chyba, że auto jest od pierwszej właścicielki, ale to oczywiście jeszcze Wam dopowiem w napisach końcowych na filmie lub po prostu zrobię jakieś cięcie i wrzucę, czy było od pierwszej, czy od drugiej, ale wydaje mi się, że jest od pierwszej właścicielki. Też duży plusik, zwłaszcza przy aucie bezwypadkowym. Zaczynamy sobie od środeczka. Dobrze, z tyłu macie ISOFIX-a i podłokietnik. Tak to się prezentuje. Miejsca jest dość sporo, bo wysoko się siedzi. Lewa strona wygląda tak. Bardzo mi się podoba ta tapicerka, jak spojrzycie. Ona, nie wiem czy to teraz widać, bo to nie jest białe, tylko taki jakby lekko złoty kolor. I bardzo fajnie się komponuje z białym samochodem. Naprawdę klasa. Te żółte nitki, wygląda super elegancko. Jak taki troszeczkę luxury car. Cóż, plastiki, deska, miękkawa, nie jest to źle wykonane. Tutaj też jest ładnie niezdrapane, taka delikatnie graficik tutaj. No i tutaj też mamy radio, fajniejsze, tak Wam mówiłem, że macie z kamerą cofania. Tak się prezentuje, a jak jeszcze tutaj świeci słoneczko, widać, że jest takim fajnym brokatem porobione i jest to radio fabryczne, proszę, spójrzcie. Tak wygląda kamera, dobrej jakości, ładnie się prezentuje. Dobra, wyrzućmy wsteka, przejdźmy do radia. Dalej, to jest klimatyzacja automat, tu sobie ustawiacie temperaturę, jaka ma być, tu ją włączacie, jak widać jest też napis auto. Tutaj jeszcze jakiś duży schowek, miejsce na kubek, auto, tutaj nie ma zapalniczki, nikt nim nie palił. Tutaj jakiś schoweczek, kolejne dwa kubki, ręczny, zwykły, podłokietnik macie dwupoziomowy, dwuschowkowy. Tutaj jeszcze wyjście na auksa i zapalniczkę i tam jest też głęboko. Podgrzewane fotele, jeden, drugi, nic tu nie brakuje nam. Kierownica, spójrzcie, ładna. Zobaczymy, czy się uda złapać ostrość. O, spójrzcie, no naprawdę, kierownica świetna. Nie widać w ogóle zniszczenia na niej, ani zużycia. Proszę, tu włącznik tempomatu. Tutaj też odbieranie Bluetooth połączeń z telefonu, bo ten samochód to ma tutaj auto do świateł i auto do wycieraczek. Fajny, bo na środku kolorowy ekran. Nie wszystkie mają kolorowy. Tu sobie zmiecie ustawienia. Trip. Serwis, jak widać, tylko za 18 tysięcy, tak jak Wam mówiłem. Miał go robionego niedawno. Zasięg. No i takie spalanie w miejscu. To już Wam nie będę pokazywał. Liczniki fajne, dwie tuby. Wszystko elegancko i estetycznie według mnie zaprojektowane. Lewa strona, wyłącznik start-stopu, ESP. Cztery przyciski, nie wiem co jest pod tym czwartym. Czasami może jakiś będzie szyberdach albo coś. Elektryczne lustra i przy okazji składane. Proszę, jedno, drugie złożone. Rozłóżmy, żeby widzieć. Cztery elektryczne szyby,
Tutaj klamki w chromie standard. Tu też ładnie się to prezentuje, nie jest zniszczone. Mój fotel również bardzo ładny, niewysiedziany. Ogólnie te Mitsubishi nie miały za cudownych tapicerek na fotelu, ale ten prezentuje się naprawdę ładnie. Cóż, chyba o wozie to tyle. Czy ma fotochroma? Nie ma fotochroma, ale to jak widzicie, tu są te czujniki od tych całych świateł. Tak jak wspominałem, o wozie to wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jak się podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Pamiętajcie, że możecie zadać mi również pytanie tutaj jako komentarz lub też napisać maila albo zadać je przez media społecznościowe, takie jak Mavkar Auto na Instagramie czy też na Facebooku. Chcecie sprawdzić, co mam innego w ofercie? Wbijcie na mavkarautomoto.pl. Pamiętajcie również, że każdy samochód jest u mnie opłacony, można sobie wykupić gwarancję do roku czasu, a jeżeli nie macie kto go auto dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach mogę go Wam zawieźć na rabecie lub też dla niektórych klientów zarejestrować. A jeżeli samochód z filmu się sprzedał, szukacie podobnego lub też innego, chętnie mogę Wam czegoś poszukać na zamówienie albo przedstawić jeszcze ofertę, która nie została wystawiona aktualnie do sprzedaży. Pozdrawiam, cześć!